Od ilu lat prowadzicie ogród? Kawał czasu, 20 lat temu, się zaczęło tak w okolicy najbliższej domu. Tak jak było według starego ogrodzenia, jeszcze płot sztachetowy wtedy istniał i tak do tego płotu wszystko zostało dosadzone, a potem tak stopniowo, no i powstało te 50 parę arów. Jak bardzo się zmienił na przestrzeni? Przedtem to było szczere pole, w tej chwili gdzie tu siedzimy, to była kiedyś łąka. Jak spędzacie czas w ogrodzie w ogóle? Głównie na pracy. Dziecko jest taką naszą odskocznią, dzięki której tej naszej kruszynie mamy faktycznie odrobinę zabawy w ogrodzie. A co najbardziej lubicie w swoim ogrodzie? Spokój. Ciszę. Spokój. Ciszę. Tą odskocznię miejską. Wracamy po pracy i mamy no, takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie się zresetować. Odpocząć, naładować akumulatory. Niekoniecznie siedząc bezczynnie, tylko nawet pracując. Działka, na której założono ogród, ma ponad 5000 m2 powierzchni. Położona jest pośród pól, a od ulicy prowadzi do niej droga obsadzona świerkami. Na posesji znajdują się dwa domy, jeden należący do pana Piotra, natomiast drugi do jego brata. Do ogrodu wjeżdża się drogą obsadzoną po lewej kompozycjami z krzewów i bylin, a po prawej formowanymi jałowcami. Od północy i od zachodu dom pana Piotra osłania świerkowy wiatrochron. To za nim gospodarze urządzili właściwy ogród. Za świerkami usytuowano zakątek wiejsko-angielski, a na północ od niego sporą sadzawkę. Północno-zachodni narożnik posesji zajmuje sosnowy zagajnik, w którym kryje się grillowa altana. Centralną część założenia zajmuje wnętrze z kolejnym oczkiem wodnym oraz domkiem z skansenem. Obok, osłonięte parawanem ziglaków, znajduje się duże wrzosowisko, a dalej rozciąga się pas swobodnych nasadzeń oraz długi warzywnik z jagodnikiem.